Jesteśmy przed Biblioteką Gminną w Kazimierzu. To tutaj dzieją się, jak donoszą nasi informatorzy, niesamowite rzeczy. Telewizja V postanowiła zbadać, co w trawie piszczy. Zastępcowa znajduje swoją gotowość do podchodu z książką. Świetnie, ale mamy czas. Podchody z książką będą w lipcu. A teraz podchodź. Jest 15:10. Do biblioteki podążają mieszkańcy gminy. Jak widać, zaangażowanie i pasja pań pracujących w tym budynku działa jak magnes na czytelników od 1 do 101 lat. Do gromady cuchów zapisz się koniecznie. Głośno. I zaśpiewaj razem z nami refrenem. Dlaczego tu przychodzę? Gazety, czasopisma, książki, a nawet audiobooki. Rewelacja. Książki i książki? Proszę pani, a takie spotkania? Czubaszek, Kucłówna, Głęńska, Łęcki? A spotkania z kulturą? Z ludźmi? Trzeba się spotykać. Artysty. Ciekawe. A w Poznaniu tych prac nie można obejrzeć. Tutaj tak. Może sama zacznę malować? Coś w tym jest. Lubię słuchać bajki i lubię rysować. A ja lubię klasek. A ja lubię czytać książki o Martynce. Dzień dobry! Dzień dobry. Przyniosłem nową trasę na rajd odjazdowego bibliotekarza. Chodź, pokaż. Nie będziemy jeździć starymi szlakami, tylko... Proszę. Tu zaczynamy. Krusty, radzyny, tak? Skserujcie, proszę. Ja też jeszcze. Muszę sprawdzić w necie, czy inne biblioteki też są takie odjazdowe. Niech żyje książka! Zaraz, chwileczkę. Co to za akcja? Bardzo i bardziej lubimy i odwiedzamy tajemniczą, energetyzującą krainę arcydzieł. Hurra! Pracownicy biblioteki przez zaangażowanie i interesujące pomysły burzą stereotypy i dają nadzieję, że biblioteka zawsze będzie tętnić życiem. Sprzed więcej niż Biblioteki Gminnej w Kazimierzu, dla Telewizji V, Anna Mikosz.